Od początku, jak pojawiły się implanty słuchowe, w tym implanty ślimakowe, wszczepiane do ucha wewnętrznego, była tęsknota i dążenie, żeby skonstruować je tak, by można było wszystko schować, wszystko wszczepić. Dzisiaj schowana jest duża część implantu, ale na zewnątrz nosi się taki mały procesor mowy, który odbiera dźwięki, w którym jest mikrofon, który odbiera dźwięki z otoczenia. Współpracuję z czołowymi firmami, które produkują implanty, jestem w zespołach badawczych. Problem, który stoi przed nami, to jak skonstruować mikrofon, żeby on bardzo czysto odbierał dźwięki z otoczenia, a nie odbierał przepływającą krew, to, że otwieramy buzię, to, że nie rejestrował odgłosów naszego ciała. Dziś problem z czułością tego mikrofonu jest na tyle poważny, że urządzenia całkowicie wszczepialne, zastosowane w implantach prostszego typu, implantach wszczepianych do ucha środkowego, nie znajdują takiego zainteresowania u odbiorców. Wprawdzie mówimy im, że oni mogą pływać, ale na to pytanie wielu może odpowiedzieć, jak chcę pływać, to sobie zdejmę urządzenie, które mam za uchem i będę pływał. Pod wodą nie jest mi aż tak to bardzo potrzebne. Natomiast to zagadnienie będzie powracało. Będzie powracało dlatego, że opanowanie tej technologii i udoskonalenie jej po szeregu próbach klinicznych zwiększy zainteresowanie urządzeniami. Odnosi się to zwłaszcza do częściowej głuchoty. Wielu z nas ma różne częściowe uszkodzenia słuchu i dziś klasyczne rozwiązania nie wchodzą w grę. Urządzenia wszczepialne, które uzupełniają istniejący słuch, są znakomitym rozwiązaniem. Te osoby pracując, będąc aktywnymi, poruszającymi się w społeczeństwie, nie zawsze chcą nosić coś za uchem, co jest bardzo widoczne, co przypomina jakąś antenkę. Myślę, że przełamanie tej bariery, a to jest przed nami już niedługo, zdecydowanie rozszerzy wskazania i zainteresowania. Jeżeli dzisiaj mówię, że około 1 miliarda osób na świecie ma różnego rodzaju częściowe uszkodzenia słuchu, to wielu z nich będzie chciało skorzystać z tych rozwiązań technologicznych.